Tak, gazoport. Nie robię konfita. Tylko przemem. Konfita Barbie Baby Landstrom Ekstra. Dziękuję bardzo. Proszę być z nami. Do 2022 roku Polsce uda się stworzyć alternatywny i taki w miarę pewny rynek, znaczy sposób na dywersyfikację dostaw gazu. Rozmawiałam z Piotrem Stępińskim z Biznes Alertu. Dziękuję. No zobaczymy, co to będzie. Natchnął swoją 20-tonową śliczkę. Proszę Państwa, musiałam wyłączyć te reklamy z Radia 24, bo to jest obrzydliwe. Gadać tu o sprawiedliwości, a na tych reklamach tylko zarabiają. Te reklamy są denerwujące. Ktoś ma kasę zbijać, a ja będę słuchać i jeszcze puszczać dalej. Nie mogę na to pozwolić, żeby puszczać dalej. Tutaj, proszę Państwa, już po raz enty zresztą widzę reklamę Money Man. Czy wiesz, że Money Man powstał w roku 2018? Przecież jak ktoś tam wejdzie w ten Money Man, to ci powiedzą, że już jesteś zalogowany. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli logowałeś się w roku 2017, to znaczy, że on już w 2017 roku był. I nawet jeszcze wcześniej, podejrzewam, kilka lat już istnieje. Także proszę Państwa, po co to łżeć? Bo to takie są reklamy ciepłe. Czy wiesz, że w 2018 powstał? Tak przybliżają to gówno ludziom. Proszę Państwa, gówna w toaletach do dzisiaj pełno było i aż pod sufit, że tak powiem, z gównianą wodą, dopóki to było, dopóty nie przyjechała ekipa i tego nie. A wczoraj był sanepid i już co była, to nie chcę powiedzieć. Także proszę Państwa, bardzo wiele sprzeczności jest w tym świecie, ale to ludzie sobie sami takie coś przygotowali. Bo odeszli od Boga, nawarstwiła się na nich, pojawiła się taka skorupa rakowa, dostęp Słowa Bożego nie ma, a Biblia wręcz przeciwnie, jest w śmietniku, pazury wyrosły, człowiek jak nie człowiek, bo to gadzie mają te spojrzenia, proszę Państwa. No, Niemcy bardzo chętnie mówili, a toż fajne, żeż fajne, żeż fajne. Niemcy bardzo chętnie mówili, proszę Państwa. I co z tego, że Niemcy bardzo chętnie mówili, skoro Niemcy są mordercami na przykład, prawda? Tuż fajne, a tu, że oni są mordercami. I teraz, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, widzimy wyraźnie, że tego diabła wszędzie jest porówno, wszędzie dużo jest tego diabła. Także on jest okropny, ten szatan diabeł, wszędzie jest, wszędzie istnieje, proszę Państwa, i my jakby nic na to nie możemy poradzić. Proszę Państwa, szukam jakiegoś sznurka, na którym to sznurku chcę umieścić, powiesić, proszę Państwa, naszą, aha, drut to był tam, naszą kamerę, bo już ten, no, nie Norton, tylko jak ta maszyna, co ją ukradli, się nazywa? Norton Clipper 651. Norton Clipper 651. Szukam takiego sznurka, na którym sobie powieszę to i będziemy mieli, proszę Państwa, reakcje, jak reagują, patrząc się na to, co kogo interesowało w przeszłości i co kogo interesuje teraz. Także proszę Państwa, już widzę, że to byłoby to, ale tutaj też mamy taki przycisk, który, no nie wiem, to by się przydało, takie te, obserwuję sznurki. Jeszcze troszeczkę kamerę tu podładuję tylko. Kamerę podładuję, proszę Państwa. Cholera, to chyba nie to do tego wtyku. To nie jest tu. No ale zobaczymy. Może coś tu nam podziała. Może. Powiesimy i sprawdzamy złodzieja reakcję. My bardzo wiele rzeczy sprawdzamy.
firmy pożyczkowe, ich chciwość i totalną pazerność, ale ja się wcale też nie dziwię, że choroba jest na świecie. Nie wiem, czy wy wszyscy o tym wiecie, że, proszę Państwa, ludzie są bardzo biedni, bo jeżeli babka 300 zł pożyczyła, bo chciała, nie, proszę Państwa, matce grób tam poprawić, zrobić, no to jakie to dziadostwo jest wszędzie, proszę Państwa. Jakie to jest dziadostwo wszędzie, że nie dadzą ludziom żyć. Tak, że z tych 300 zł zrobiło się dużo więcej i ona sama nie wie, za co płaci. Także, proszę Państwa, jeżeli chodzi o te firmy pożyczkowe, to proszę nie wierzyć. W nic tam nie wierzyć. Zaraz zobaczymy, co tutaj dalej. Tym. No, nie wierzyć, głupoty, dziadostwo, żydostwo do Izraela. Gomułka bardzo dobrze zrobił. Ja myślę, że jak jest linia Mysia, to jest okazja, żeby jeszcze raz, niech sobie jadą, a ta Gołda Sztencer, jak to Janek Witek mówił, no wiesz, ona tutaj siedziała, tak poczuła się jako kierowniczka mafii żydowsko-watykańskiej. Także w internecie albo Gołda śpiewa, że hitlerowcy na szafot Jezusicka prowadzą. No wiesz, wolne żarty, jak to hitlerowcy swoje zrobili. Oczywiście, że tak, że hitlerowcy swoje zrobili. Ale... Tak jakby chór amatorski śpiewał, proszę Państwa. No nic, ale cóż. Jak ładnie, to nie śpiewa. W naszej modlitwie do Bożego Miłosierdzia polecajmy naszą ojczyznę. Módlmy się więc za rządzących i za wszystkich Polaków o wzajemną miłość, o roztropność. Módlmy się za wszystkich konających. Jak wyjaśnił, Ukraina chce kontynuować współpracę z MFW. Fundusz Ponagla, Kijów w sprawie walki z korupcją. Petro Poroszenko zapewnił, że ustalił z szefową MFW Christine Lagarde ramy czasowe reform, przede wszystkim powołania sądu antykorupcyjnego. Jak obiecał, proces legislacji ustawy o sądzie antykorupcyjnym będzie przyspieszony. Również przebywający w Davos ukraiński minister finansów Oleksandr Daniluk podkreślił, że wymagania MFW będą wypełnione najpóźniej do maja. Od tego zależy przekazanie przez fundusz części z 17,5 miliarda dolarów kredytu. Z tej puli od 2015 roku Ukraina otrzymała już ponad 7 miliardów dolarów. Wiesz, że w 2018 roku pojawił się Money Man, skorzystał ze startowej promocji, zgarnił całkowicie darmową pożyczkę online. Oni bardzo chętnie nie dadzą tego, tylko zobaczą, że jak ktoś tysiące, duże miliony zarabia, to wtedy jest sens mu dawać tę pożyczkę, że weźmie na 860 zł za miesiąc, jakieś tam 450 zł, więcej będzie musiał zapłacić. To tylko dlatego dają, takie są intencje, bo to widać gołym okiem, proszę Państwa. Poza tym Money Man nie jest od roku 2018, tylko ma co najmniej kilka lat. Po co to kłamać? Ale taki sposób kłamać do wsiadny, chcąc się przylizać do ludzi, że ja po prostu tego nie trafię, bo dla mnie to jest niesmaczne. Ta sytuacja będzie miała miejsce właśnie wobec wszystkich stypendystów, wszystkich kolarzy. W tym roku stypendia będą wypłacane bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jedno wielkie oszustwo, ale to widać na takiej drobnostce, nie? To do czego oni byliby skłonni? Finansowanie 500, naszym kolarzom, tak aby zapewnić przez określony czas komfort finansowy, a także Polski Komitet Olimpijski właśnie ze środków PKN Orlen opłacił wyjazd na ostatni Puchar Świata. Dodatkowo Ministerstwo Sportu i Turystyki w dniu dzisiejszym ogłosi specjalny program wspierający kolarstwo. Co to za telefony, które wpuszczają różne symbole? Chcemy, żeby do jak tego 504, to po co mi krzyżyk tu chodzi? Nie powinien wejść. Numery telefonów to numery tą drogą, czyli wszyscy kadrowicze,
wszyscy stypendyści, wszyscy członkowie kadry narodowej otrzymają środki na szkolenie, na przygotowania właśnie poprzez kluby kolarskie. Z kolei prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki na wniosek Polskiego Związku Narciarskiego włączył do składu reprezentacji na zimowe igrzyska w Pjongczang dwóch alpejczyków, Michała Kusaka, Michała Jasieczka oraz snowboardzistę Oskara Kwiatkowskiego. Czas na prognozę pogody. Dziś w północno-zachodniej i północnej części kraju pochmurno, okresami deszcz. Na pozostałym obszarze raczej bez opadów. Na termometrach od 2-3 stopni na wschodzie, około 6 w centrum, do 10 na południowym zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 15:08. Ciężki numer na wywiadzie. Gorący temat. Dzisiaj Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchuje funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który prowadził działania operacyjne związane ze spółką Amber Gold. Temu przesłuchaniu, przynajmniej w jego jawnej części, przysłuchuje się z kolei Ewa Wasążnik, nasza reporterka. Dzień dobry. Ta jawna część przesłuchania już się zakończyła. W tej chwili według informacji, które podała przewodnicząca Małgorzata Wesserman, trwa to przesłuchanie niejawne. My nie mamy do tej części już dostępu. Ono nie jest nigdzie transmitowane. Podejrzewam, że po jego zakończeniu członkowie komisji powiedzą nam coś więcej na temat tej części niejawnej. Natomiast część jawna też przyniosła kilka szczegółów i kilka bardzo ważnych informacji. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się o początkach zainteresowania ABW sprawą Amber Gold. Pytała o to właśnie przewodnicząca Małgorzata Wasserman. Kiedy uzyskał pan pierwszą informację na temat firmy Amber Gold? Prawdopodobnie był to rok 2011. Wszystkie czynności podejmowane przeze mnie w ramach sprawy Amber Gold konsultowane były na bieżąco z moimi przełożonymi. Czy pan pamięta, co pan zrobił z tymi informacjami i czy pan uznał to za istotne informacje, jakie działania zaczęła agencja podejmować? Sprawa nie została wówczas wszczęta. Czy to była pana decyzja? Nie kierowałem rozwojem tej sprawy. To zeznania w części niejawnej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Gdańska. Dowiedzieliśmy się z tej pierwszej części przesłuchania, że ABW w połowie 2011 roku wiedziała o tym, że być może Amber Gold to piramida finansowa, ale do maja 2012 roku, czyli 10 miesięcy zwlekała z tym, żeby podjąć jakieś konkretne działania. Zdaniem przewodniczącej Małgorzaty Wasserman to dowód na to, że ABW działała po prostu nieudolnie. Dlaczego jest taki stan, że mając taką wiedzę w 2011 roku i mając choćby podstawowe możliwości sprawdzenia, nie dokonał pan niczego? Proszę pana, na ten moment to jest kompletne niedopełnienie obowiązków. Wszelkie czynności, które ja realizowałem, były zlecane przez naczelnika. Proszę pana, czy pan jakąkolwiek własną inicjatywę wykazał w tej sprawie? Zgodnie z poleceniem miałem przeprowadzić podstawowe ustalenia i z tego byłem rozliczony. Co pan ustalił, proszę pana? To, co znajduje się w dokumentach. A w dokumentach jest prawie zero, więc pana pytam, dlaczego tak podstawowych rzeczy pan nie zrobił, mając taką wiedzę? Te podstawowe ustalenia, które zostały przeprowadzone oraz te informacje, które były pozyskiwane z innych źródeł, były przekazywane ówczesnemu naczelnikowi, który w dalszej kolejności konsultował je z bezpośrednio przełożonymi i podejmowali decyzję, co robimy dalej. Czy po przekazywanych przez pana informacjach poszło polecenie pogłębienia informacji, które pan przyniósł? Nie. Taka odpowiedź agenta ABW może dziwić, dlatego że już wtedy pod koniec 2011 roku i na początku roku 2012 coraz więcej osób orientowało się, że Amber Gold to piramida finansowa. ABW w końcu, przypomnijmy, wszczęła śledztwo w tej sprawie, ale dokładnie tego samego dnia, kiedy z centrali ABW od generała Bondaryka na biurko najważniejszych osób w państwie trafiła oficjalna notatka o tym, że Amber Gold może prowadzić działalność, która zagraża bezpieczeństwu państwa. Dzisiaj również Małgorzata Wasserman pytała przesłuchiwanego świadka, przypomnijmy, funkcjonariusza gdańskiej delegatury ABW, czy funkcjonariusze, agenci mieli taki cel, żeby sprawdzić, kto stoi za Marcinem P. i za Amber Gold, no bo to jest taki główny cel i główne pytanie, które zadają sobie posłowie z Komisji Śledczej.
Czy państwo żeście ustalili na ówczesnym etapie, czy jest prawdopodobną lub nie informacja o tym, że pan Mariusz Olech stoi za tym przedsięwzięciem? To były niepotwierdzone jednoźródłowe informacje. No po to jest ABW, żeby je potwierdzić lub wykluczyć. Dlatego pana pytam, czy żeście cokolwiek w tym kierunku zrobili? Jeżeli zrobiliśmy, to informacje... Żebyście cokolwiek w tym kierunku nie znajdą, zrobili. To znaczy, żeście państwo zrobili coś, proszę, czy nic? Prawdopodobnie były podejmowane próby weryfikacji w tym kierunku. Ja nie pytam, co pan weryfikował, ja pytam o tym, czy pan był świadomy na etapie roku 2011, że jest grupa spółek i kto jest w zarządzie i jaki jest deklarowany kapitał zakładowy. Pani przewodnicząca, ja... Pani przewodnicząca, co pani ode mnie chce? Czy pan to wiedział? Z moich ustaleń. Jestem agentem. Jestem agentem. Chciałem sobie tylko zarobić. Chciałem sobie zarobić do emerytury. Czy Amber Gold na bieżąco składa deklaracje podatkowe? Gdzie są szczury? I co panu wyszło? Pani Wasserman, to w tej sytuacji, czy pan uznał, że to jest sytuacja poważna, wymagająca dalszego pogłębiania, no chociaż choćby już nie na tym etapie wszczęcia sprawy operacyjnej, czy to tak sobie tego pani pan Wasserman, do tego podszedł? Pani Wasserman, został sporządzony z tego dokumentu. Czemu panią nie zainteresuje? A jeżeli tak nie było, to znaczy, że pan nie uznał? Było to. Podsumowując, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku przez 10 miesięcy wiedziała, że właśnie w Gdańsku, w którym mieście działa firma, w której zarządzie zasiada człowiek z bogatą kryminalną przeszłością, który skutecznie unika kary za popełnione przez siebie przestępstwa, że ta firma notorycznie nie płaci podatków, że nie widnieje w tych rejestrach Urzędu Skarbowego i nie ma wobec niej kompletnie żadnych konsekwencji. Mało tego, pracownikiem LT Express, która jak wiemy zależała od Amber Gold, jest syn ówczesnego premiera Donalda Tuska, Michał Tusk, i wszystkie te argumenty nie były na tyle istotne, aby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ani w Gdańsku, ani ta w Warszawie, jej centrala, podjęła bardzo takie zdecydowane kroki, aby całą tę sprawę rozwiązać. Przesłuchiwałaś się z całości tego przesłuchania. Ja mam takie pytanie, czy to, że część tych zeznań została utajniona i nie wszystko ten oficer przesłuchiwany mógł powiedzieć, czy to ma wpływ na taki obraz, jaki mamy w tej chwili? Czy to, krótko mówiąc, czy bardziej w tych przesłuchaniach chodziło o to, że on o wielu rzeczach nie mógł mówić z powodu niejawności części wiedzy, którą posiada, czy też jednak wyłania się taki obraz niedziałania? To, że część zeznań tego funkcjonariusza jest utajniona, wynika z tego, że on jest po prostu cały czas w służbie. To już nie jest pierwszy raz, kiedy te zeznania takich właśnie osób są utajniane i to jest główna przesłanka i główny powód, ponieważ no, on opowiada jednak, po pierwsze, mówi jako człowiek i nie może ujawnić swojego wizerunku, no bo to demaskowałoby go jako funkcjonariusza ABW. No a z drugiej strony opowiada o takich bardzo szczegółowych metodach działania służb specjalnych, a to opowiadanie o tym publicznie nie służy ani tym służbom, ani obywatelom, a służyłoby przestępcom, którzy robimy być może chcieliby powiedzieć ten schemat wykorzystany przez Amber Gold. Albo dowiedzieć się, jakie techniki operacyjne stosuje się wobec nich, żeby jakąś sytuację rozwikłać. No i pamiętajmy, że nie chodzi w komisji śledczej do spraw Amber Gold, to był real spektakl, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście sprawdzić, co zawiodło w tych instytucjach państwa, że Amber Gold mógł się spokojnie rozwijać i oszukać 19 tysięcy osób na 850 milionów złotych. Dziękuję, to była Ewa Wasążnik, a przy telefonie pan Wojciech Biedroń, sieci w polityce.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Pan również, jak rozumiem, przysłuchiwał się pewnie dzisiejszym, ale myślę, że też i wczorajszym przesłuchaniom przed komisją do spraw Amber Gold. Wczoraj, jak przypomnę tylko, że przesłuchiwany był szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Paweł Wojtunik. Spróbujmy to jakoś zreasumować, bo tu już przesłuchiwane są służby, funkcjonariusze służb. Pan tego słucha i co pan z tego wie i co pan z tego rozumie? Tak, no relacjonowałem wszystkie posiedzenia
Komisji Śledczej do spraw Ambergold, tematem zajmuję się od wielu lat. Natomiast powiem zupełnie szczerze, dla mnie są dwie najważniejsze kwestie wczorajszego i dzisiejszego przesłuchania. To te przesłuchania Pawła Wojtunika, który przyjął bardzo sprytną metodę i sposób na odpowiadanie, a właściwie nie odpowiadania na tematy. A to jest najważniejsza kwestia, bo pan Wojtunik może sobie przypomnieć, czy spotykał się prywatnie na przykład z panem Bondarykiem Cichockim Tuskiem, czy rozmawiali o sprawie Ambergold, szczególnie w kontekście syna pana Donalda Tuska. No to jest tylko śmiech na sali. Przecież to są ludzie, którzy doskonale się znają, którzy wielokrotnie spotykali się prywatnie. Jednak funkcjonariusze służb muszą się charakteryzować dobrą pamięcią. No tak, ale drodzy Państwo, no jedna najważniejsza kwestia. No wczoraj Paweł Wojtunik chyba troszkę przez przypadek widocznie był źle zbriefowany. No ale pewne rzeczy się nie pamięta, oczywiście, głupia też. PR-u, ale wydała się jedna bardzo istotna kwestia. Pamiętacie wszyscy Państwo, jak w wakacje 2012 roku Donald Tusk grzmiał na mównicy sejmowej, że on tę sprawę wyjaśni do końca, że on przejmuje ją swoim nadzorem. No i co się okazuje? On w takim najbardziej gorącym okresie, czyli powiedzmy, on tę sprawę wyjaśni. Wrześniem 2012 roku. W roku już po wystąpieniach pana Donalda Tuska tylko dwukrotnie zbiera się kolegium do spraw specjalnych. Do samego raz, na jednym posiedzeniu Donald Tusk pyta o tę sprawę. Nawet nie tyle pyta, co pan ówczesny koordynator służb specjalnych Jacek Cichocki mówi, że no rzeczywiście mogło to wszystko być lepiej, a służby mogły działać lepiej. To są cztery zdania. Drodzy Państwo, cztery zdania na jednym posiedzeniu kolegium, w których pada sprawa Ambergold i Donald Tusk ma taką konstatację, że no zasadniczo faktycznie, no gdyby te służby współdziałały, to może byłoby dobrze. I to jest koniec tematu. Drodzy Państwo, to nie trwało nawet 3 minuty. To znaczy, że pan Donald Tusk poświęcił 3 minuty swojego cennego czasu, żeby sprawę wyjaśnić, a wszyscy słyszeliśmy w Sejmie jego wypowiedzi, w których twierdził, że sprawę wyjaśnia. Pan Donald Tusk po raz kolejny wtedy oszukał opinię publiczną. I to jest dla mnie najważniejszy wniosek z wczorajszego przesłuchania pana Wojtunika, czyli niewiedza, zasłanianie się niepamięcią w kwestii rozmów z najważniejszymi ludźmi wtedy w państwie. I druga kwestia, to co wyszło wczoraj na komisji, czyli to, że Donald Tusk tak naprawdę miał gdzieś sprawę Ambergold, uważał, że jest posprzątane, wiedział też, że śladów, porządnych śladów działań służb nie ma, bo moim zdaniem ABW prowadziło podwójną grę w sprawie Ambergold. Jedna to była taka właśnie pod relacje telewizyjne, a druga to było po prostu czyszczenie po działaniach bądź niedziałaniach właśnie funkcjonariuszy i bardzo ważnych polityków w Polsce. Nie jest to anonimowy funkcjonariusz. Wszystko kradzie. Tym, którzy się interesują służbami specjalnymi w kontekście Ambergold, nazwisko tego funkcjonariusza jest znane. Oczywiście nie będziemy go tutaj ujawniać, ale on powiedział również bardzo, bardzo ważną kwestię. A właśnie wyszło przy okazji jego przesłuchania, że Marcin P., twórca piramidy finansowej, już w grudniu 2011 roku wiedział doskonale o wszystkich działaniach operacyjnych ABW wobec siebie i wobec spółki OLT. Marcin to się wybrzmiało bardzo mocno. To były do tej pory takie domysły, tak. Nie no, myśmy w porozumieniu tego typu informacje, one zawsze były informacjami, jednak mimo wszystko nieoficjalnymi, prawda? Dzisiaj tutaj mamy naprawdę twarde dowody. Jest notatka funkcjonariusza ABW, który przypadkowo, nie pokazuje skala operacji w tych służbach, że on przypadkowo przysłuchiwał się przesłuchaniu Marcina P. przy innym funkcjonariuszu ABW, ale on to usłyszał. Zresztą Marcin P. powiedział. I druga rzecz bardzo, bardzo istotna, a mianowicie taka, że Marcin P. wprost powiedział, że on tę informację o tym, że już w grudniu 2011 roku wiedział, nie powziął z gdańskiej delegatury ABW, ale powziął z innego źródła. No to my możemy sobie dzisiaj zadawać bardzo proste pytanie, jakie to źródło było, bo już o tym źródle mówił Marcin P. To Marcin P. wprost powiedział, że jego źródłem informacyjnym mógł być Jacek Cichocki. Jeżeli źródłem przestępcy pospolitego był ówczesny minister spraw wewnętrznych, koordynator spraw służb specjalnych, no to my mamy do czynienia z gigantycznym skandalem, dużo większym niż to wszystko, co słyszeliśmy wcześniej. To pytanie wydaje się warto zadać, ono jest zadawane zresztą od wielu tygodni. Myślę, że wyjaśnienia złożone przez Jacka Cichockiego mogą, choć tutaj dajemy to w cudzysłów, wyjaśnić jakby jego udział w tej aferze. No, to umocowanie źródła
bardzo wysoko, do, o którym pan mówi. Ja nie chciałabym o tym przesądzać, bo to musi być jakoś potwierdzone. Oczywiście, że tak. Tak, nie wolno nam tego jednoznacznie przesądzać, ale no, to domniemanie istnienia takiego źródła uprzedzającego, które pomagało Marcinowi P. no właśnie uprzedzająco wykonywać pewne ruchy pod wpływem wiedzy, którą posiadał, tłumaczyłoby, tak przynajmniej mnie się wydaje, to, no bo można powiedzieć to, co dzisiaj, to o czym dzisiaj zeznawał ten funkcjonariusz, no i z zeznań Wojtunika, i z zeznań tego funkcjonariusza, no gdyby nie szukać drugiego dna, powiedzielibyśmy niezwykła nieporadność. Aż się nie chce wierzyć, że polskie służby są tak nieporadne, nieskoordynowane i wszystko dzieje się w jakiejś, nie wiem, jak w jakimś ciślu, gdzie po prostu trudno to... Tak. Pani redaktor, przepraszam, że przerywam, ponieważ ja muszę powiedzieć w kontrze do pani dwóch teorii. Pierwsza jest taka, czy był przeciek. Znaczy, na pewno był przeciek, bo na jednym z pierwszych nagrań upublicznionych zresztą przez tygodnik sieci jest ewidentnie to, co mówi Marcin P. Marcin P. pozdrawia słuchających panów. Tak, to wiemy. Z tak zwanego studia nagrań pan Marcin P. pozdrawia panów z ABW, więc nie ma wątpliwości, że był przeciek. Druga kwestia. Notatka funkcjonariusza, jasna notatka z imienia i nazwiska z datą zaszeregowaniem, mówi, bo Marcin P. to powiedział, zeznał, że posiadał takie źródło i że już wiedział. Zresztą, jeżeli się analizuje zachowanie Marcina P. od 2011 roku, od końca 2011 roku do 27 lipca, kiedy wprowadzono podsłuchy, to widzi się, że on po prostu wie, że on uważa, że on kombinuje, że on spotyka się tylko z określonymi ludźmi, z innymi nie, z którymi się wcześniej widywał, że on dzwoni tylko do określonych Polacku. Sposób, że mówią szyfrem i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to tylko dla wybranych, dla najlepszych, dla ekstra, wiesz, premium mobile, premium mobile. Ja kupiłam, proszę państwa, premium mobile, to jest 3 razy więcej, jak oni tu gadali. Że polskie służby działały w sposób doskonały. Pan mnie trochę się zrozumiał, ja właśnie trochę ironicznie to powiedziałam, ale... Premium mobile, 60 ile, 65, 66 zł płaciłam, a to do końca miesiąca, bo myślę, jeszcze jak mi coś z konta jakiś dziar wyciągnie, to lepiej niech ja już już płacę, wiesz. Nie ulega żadnej wątpliwości, więc służby specjalne, no tak, nie znoszę tego określenia, które często publiczności ja podają, a mianowicie tego, te pieniądze, że to było jakieś państwo teoretyczne, nie, że państwo nie działało. Ja zapewniam państwa, że no to był cytat, to jest cytat. Tak. Ja uważam, że państwo działało doskonale, jeśli chodzi o po prostu przestępczy układ. A już widzę, że pośrednio lub bezpośrednio ważne instytucje państwa uczestniczyły w niczym innym, tylko w zorganizowanej grupie przestępczej. A teraz jest pytanie, jaki był udział konkretnych polityków, konkretnych urzędników, ale to już jest kwestia pośrednia. My już dzisiaj widzimy, że państwo polskie chroniło oszusta, chroniło interesy dużo większe niż tylko państwo polskie. No dobrze, to zakończmy ten wątek przynajmniej z domniemaniem. Czy uda się komisji ustalić, kto stał za Marcinem P? Moim zdaniem nie. Już powiem dlaczego. Moim zdaniem nie uda się tego zrobić z prostej przyczyny, a mianowicie zwróćmy uwagę na jedną kwestię, której też zapominają. A mianowicie są materiały zabezpieczone w siedzibie ABW, kiedy kończył chłopcy z ABW tam weszli. Tak zabezpieczono dyski i materiały, że ponad 50%, żeby tam było światło, na bardzo dobrze nie da się dzisiaj oddychać. Tak właśnie zabezpieczało ABW dowody, dyski. Na przykład klientów Amber Gold, bądź inwestorów Amber Gold, daliście nazwisk, gdzie stanowały osoby z pierwszej strągarze, przepraszam, nazwiska osób z pierwszej strągarze, bo nie wiadomo właśnie dlatego, że utracono wszystkie dane, nie wiadomo teraz jak potwierdzić te nazwiska, czy to zbieżność nazwisk z ważnymi urzędnikami na przykład gdańskiego radnika, czy no, wręcz rządu, wtedy Platforma Obywatelska, czy to nie, ale to już tego nie mamy. Druga rzecz, dlaczego podsłuchy zakładane są 27 lipca 2012 roku, kiedy właściwie jest po sprawie? Dlaczego nie ma dozoru, dlaczego nie ma obserwacji operacyjnej, która moim zdaniem powinna być od 2010 roku prowadzona? To też ważna informacja z zeznań ostatnich, że tak naprawdę CBA rozpracowywało, w cudzysłowie, oczywiście rozpracowywało Marcina P. już w 2010 roku. Wszyscy wiemy już, że tak naprawdę tego człowieka można było powstrzymać nawet w 2010 roku i tego nie zrobiono. Mało tego, nie zebrano dowodów, materiałów operacyjnych.
kto był tak naprawdę mocodawcą. Chociaż dzisiaj kolejna notatka odtajniona z kolei przez Jarosława Krajewskiego, a mianowicie, że jest notatka, w której występuje wprost, że do spotkania z szefem JetAira i Marcina P. doszło w domu Mariusza Olecha. Tam jest w tej notatce jedna szokująca, choć przypuszczalna dla tych, którzy się zajmują tą sprawą, takie tą sprawą zdanie, że prawdopodobnie JetAir udostępnił samolot Marcinowi P., którym on mógł transferować pieniądze do Niemiec. Wiemy, że tak naprawdę interes ALD zaczął się w Niemczech. Ta przygoda zaczęła się w Niemczech, drodzy Państwo, a nie w Sopocie czy Gdańsku. I musimy tu przerwać, panie Wojciechu. Jest pan dla nas nieocenionym źródłem wiedzy na temat kulisów tej działalności spółki Amber Gold. Bardzo dziękuję. Wojciech Biedroń był naszym gościem. Dziękuję. Reklama. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No to, nie, no to połowę jest super, Barbara. Super, bo w Media Expert za nowy sprzęt płacisz teraz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny, Media Expert. RRSO wyliczono na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 340 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 340 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwości na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Panie doktorze, bolą mnie plecy. Aha, gdzie dokładnie? No, w pracy. To ja zapiszę panu ajodprodukty.pl. Przed wyborem pobierz bezpłatny katalog i zapoznaj się dokładnie z ofertą. Wyposażenie od ajodprodukty może sprzyjać twojemu życiu i zdrowiu. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, no, niestety, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wejdź na mikolaj.org.pl i dowiedz się więcej. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, jest 15.30. Czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Sejm zajął się sprawą Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Wyjaśnienia w sprawie organizacji propagujących system totalitarny w Polsce przedstawił minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Joachim Brudziński zapowiedział politykę zero tolerancji wobec wychwalania zarówno zbrodniarzy nazistowskich, jak i komunistycznych. Szef MSW apelował jednak, by ze spotkania Dumy i Nowoczesności nie robić problemu systemowego. Trzeba być naprawdę, przepraszam, że w Sejmie użyję takiego określenia, ale skończonym idiotą, żeby przebierać się w mundur SS-mana i w lesie zjadać tort z wafelków ze swastyką. Będziemy to ścigać. Wysoka Izbo, ale to, że takie kreatury muszą chować się po krzakach, to sukces całego naszego społeczeństwa. Joachim Brudziński dodał, że w Polsce w 2017 roku w porównaniu z rokiem poprzednim nieznacznie zmalała liczba przestępstw z nienawiści, a że w Niemczech tendencja jest odwrotna. Minister spraw wewnętrznych zarzucił bierność poprzednim władzom w sprawie zniszczeń pomników czynu niepodległościowego. Dodał, że większym problemem od spotkania Dumy i Nowoczesności są ataki na biura parlamentarzystów. Joachim Brudziński zapowiedział również zmianę prawa, by móc skuteczniej ścigać członków ugrupowań neonazistowskich. Karol Surówka, Polskie Radio. Po wysłuchaniu informacji ministra w Sejmie rozpoczęła się debata na temat organizacji ekstremistycznych w Polsce. Przypomnijmy, w sprawie spotkań grupy Duma i Nowoczesność zatrzymano dotąd 6 osób. W ich mieszkaniach policja znalazła między innymi nazistowskie mundury i flagi. Dyskusja o stowarzyszeniu Duma i Nowoczesność rozpoczęła się po emisji materiału w telewizji TVN, w którym pokazano spotkanie jego uczestników świętujących rocznicę urodzin Adolfa Hitlera.
Jednolity europejski rynek, bezpieczeństwo czy nierówności ekonomiczne to główne tematy rozmów, które premier Mateusz Morawiecki odbywa podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. Szef rządu podkreślił, że jego zdaniem nierówny podział dóbr nie będzie akceptowany przez społeczeństwa. Ten przypływ musi rzeczywiście podnosić wszystkie łódki, a nie niektórych zostawiać na plaży, bo rozwój gospodarczy, który nie włącza społeczeństwa, który nie służy tym zwyczajnym ludziom, który omija ich, nie będzie zaakceptowany w ramach demokracji. Zmieniamy temat. Jutro i pojutrze w Polsce będzie gościł amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Poinformowała o tym rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Jak powiedziała, rozmowa Rexa Tillersona z premierem i szefem MSZ odbędzie się w sobotę. Po spotkaniu odbędzie się konferencja pana sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Rexa Tillersona i ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, na którą serdecznie zapraszamy. Sprawy, które premier Mateusz Morawiecki poruszy, to bieżąca współpraca Polski i Stanów Zjednoczonych, bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne i wzmocnienie wschodniej flanki NATO. To tematy, które zostaną z pewnością na tym spotkaniu poruszone. Szef amerykańskiej dyplomacji uczci 73. rocznicę wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz. Złoży kwiaty przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce przygotowuje się do wprowadzenia ograniczeń w ruchu samochodów w czasie największego smogu. W magistracie trwają prace nad projektem zmiany organizacji ruchu, gdy w mieście będzie obowiązywał trzeci, najwyższy stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Ograniczenia objęłyby obszar Starego Miasta i Podgórza, powiedział Michał Pyclink z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Sprowadzać się to będzie do tego, że zjazd z drugiej obwodnicy do centrum będzie ograniczony. Samochody, które nie muszą się tam pojawiać, nie będą tam wpuszczane, ale nie będzie to oczywiście obowiązywało cały czas, tylko będzie wdrażane w wypadku zaistnienia takiego trzeciego stopnia zagrożenia kryzysowego i całkiem możliwe, że nie będzie nigdy wykorzystane. Natomiast gdyby doszło do takiej sytuacji, no to ZIKiD będzie przygotowany, żeby taką organizację ruchu wprowadzić i ruch w ścisłym centrum ograniczyć. Projekt organizacji ruchu ma być gotowy w ciągu kilkunastu dni. W ubiegłym roku alarm smogowy trzeciego stopnia obowiązywał raz na przełomie stycznia i lutego. Rozpoczęło się kompleksowe sprawdzanie gotowości bojowej białoruskich wojsk. Ćwiczenia mają służyć podtrzymaniu zdolności bojowej miejscowych sił zbrojnych. Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało, że niektóre jednostki ze składu wojsk lotniczych i obrony przeciwlotniczej oraz sił operacji specjalnych należące do zachodniego i północno-zachodniego dowództwa operacyjnego już otrzymały rozkaz postawienia w stan najwyższej gotowości bojowej. Podczas ćwiczeń mają być przeprowadzone marsze, wyznaczone rejony i kontrolne strzelanie z maszyn bojowych, broni palnej i granatników. Do tego celu mają być wykorzystane poligony Obóz Lesnowski pod Baranowiczami i Gorzki pod Grodnem oraz poligon Borysowski położony w obwodzie mińskim. Dla stworzenia procesu intensyfikacji szkolenia żołnierzy planuje się wykorzystać jednostki operacji sił specjalnych, które wykonując własne zadanie mają działać jako umowny przeciwnik. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 15.35. Dziś mija termin zgłaszania kandydatur na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Do środy, jak wskazywało Centrum Informacyjne Sejmu, wpłynęło 11 kandydatur. Finalnie ma zostać wybranych 15 sędziów. W Polskim Radiu 24 z Bartoszem Pilitowskim z Fundacji Kurt Watch Polska rozmawiał o tym Wojciech Kościak. Kurt Watch Polska, czyli tłumacząc na język polski, fundacja, która się zajmuje właśnie obserwowaniem sądów, sądownictwa. Na pewno zatem pan także obserwuje proces wyboru nowych członków KRS. Będzie 15 kandydatów, bo to jest takie pytanie, które chyba dzisiaj jest najistotniejsze. Myślę, że będzie 15, chociaż oczywiście dobrze by było, gdyby wybór mógł być dokonany z większej liczby kandydatów. Jednak procedura
mimo iż właśnie uwzględnia możliwość zgłaszania kandydatów przez obywateli, tylko 2000 podpisów należy zebrać pod kandydaturą sędziego, by go móc przedstawić marszałkowi. To jednak dalsze kroki nieco zniechęcają obywateli do tego, żeby w tym procesie brać udział, zniechęcają też sędziów, dlatego że spośród tych kandydatów zgłoszonych, choćby nawet pod ich nazwiskami znalazło się nie kilka tysięcy, a kilka nawet milionów podpisów, to i tak to kluby parlamentarne będą wybierały tych, którzy w ogóle mają szansę być wybrani. Czyli, krótko mówiąc, kandydat bez poparcia którejś z kolei konkretnych partii, no nie ma szans w tych wyborach. No to jest trochę zniechęcające dla właśnie dla obywateli, dla jakichś grup niezależnych, czy dla samych sędziów, którzy na pewno niechętnie afiliowaliby się przy jakiejś partii, skoro sama konstytucja, same przepisy zakazują im członkostwa w partii politycznej. A skąd ta zwłoka? Bo jednak, no jeśli zakłada pan, że będzie tych 15 kandydatów, no to część z nich na pewno zrobi to na ostatnią chwilę. Z czego to wynika? Czy to wynika właśnie z tego wzywania do bojkotów, do bojkotu tego wyboru przez sędziów i z tego, że oni się do końca zastanawiają? Tutaj tym zgłaszającą osobą jest pełnomocnik grupy obywateli bądź sędziów, który zgłasza kandydata, nie sam kandydat. I to te osoby ewentualnie czekają na ostatnią chwilę. Myślę, że po prostu jest to wykorzystanie tego terminu, który był bardzo krótki. 3 tygodnie na zebranie poparcia pod kandydaturą to wcale nie jest mało, zwłaszcza, że no, na przykład w przypadku obywateli dobrze by było, żeby tych sędziów obywatele mieli szansę wcześniej poznać, żeby można było się zapoznać z takimi potencjalnymi kandydaturami, a osoby, które pełnią w Polsce stanowiska sędziowskie, do tej pory rzadko funkcjonowały w przestrzeni publicznej, no za wyjątkiem kilku oczywiście osób, które w jakimś sensie reprezentują jakieś grupy sędziów. Dlatego paradoksalnie nawet taka niewielka liczba jak 2000 podpisów czy 25 podpisów sędziów to nie jest wcale mało w tak krótkim czasie, 21 dni. No a co jeśli jednak nie zgłosi się 15 sędziów? Czy ta procedura, te nowe przepisy w ogóle przewidują taką sytuację? Nie przewidują takiej sytuacji. Będzie to oznaczało prawdopodobnie konieczność kolejnej nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. No oczywiście jest to scenariusz trochę groteskowy, prawda, bo mamy do czynienia z też sytuacją, która powstrzymuje pewne inne kroki. Tutaj widać było zamierzenie rządzących, aby zarówno zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa i zmiany w Sądzie Najwyższym przeprowadzić jednocześnie. Bardzo ważna jest Krajowa Rada Sądownictwa z uwagi, że ona przedstawia kandydatów na sędziów prezydentowi, także kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Teraz będzie ta Rada wybierała ponad połowę składu Sądu Najwyższego, najważniejszego sądu w Polsce, tego sądu, który zatwierdza chociażby wybory, czy będzie rozpatrywał sprawy dyscyplinarne, czy skargi nadzwyczajne, więc no, to byłaby naprawdę, myślę, w pewnym sensie porażka rządzących, że nie udało się tylu kandydatów tutaj zebrać. Porażka rządzących, ale dla obywateli jakie to by miało konsekwencje? Mogłoby dojść do jakiegoś takiego właśnie zawieszenia działania sądów, czy... Chyba najgorszym scenariuszem, jaki tutaj można rysować, jest nie tyle sam bojkot samych wyborów do Rady, tylko odebranie jej społecznej legitymizacji. Mam tu na myśli pojawiające się w przestrzeni publicznej głosy, iż ustawa ta, zmieniająca ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, jest niekonstytucyjna, zatem te wybory nie będą ważne. O konstytucyjności przepisów w Polsce decyduje Trybunał Konstytucyjny, ale też jego legitymizacja do tego obecnie też jest kwestionowana przez pewne środowiska. Problem polega na tym, że jeżeli część środowisk, szczególnie prawniczych, będzie kwestionowała te wybory, to będzie oznaczało, że będzie również kwestionowała sędziów wskazanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Co to oznacza? W konsekwencji wyroki, tak? Prawdopodobnie wyroki. No, może to doprowadzić do szalonego chaosu prawnego, zwłaszcza, że to głos właśnie tych środowisk jest lepiej słyszalny w Europie, jeżeli później zaskarżone wyroki trafią do sądów europejskich, że one się przychylą do tego stanowiska, że ta ustawa właśnie nie miała prawa wejść w życie i nie miałby tutaj rząd nie miał, czy politycy nie mieli prawa dokonać tych zmian, to może skończyć się to na tym, że te wyroki będą wzruszane. No to może oznaczać naprawdę poważne konsekwencje nie tylko dla nas, dla stabilności naszego systemu prawnego, ale także dla Polski, jakby jej opinii zagranicznej, ponieważ stabilność systemu prawnego jest bardzo ważna dla inwestorów. Jest to szalenie istotne, żeby na arenie międzynarodowej stabilność polskiego systemu prawnego była przedstawiana pozytywnie, żeby sądownictwo polskie było postrzegane jako niezawisłe, niezależne, ponieważ to jest gwarancją tutaj napływu inwestycji i też jakby dobrych warunków negocjacyjnych dla polskich przedsiębiorstw. No i to jest to,
ten scenariusz, którym pan nas trochę tutaj straszy, to jest scenariusz realny? Czy tak jak pan mówi, 15 kandydatów będzie i jednak no takiej możliwości takiego dualizmu prawnego, jakiegoś totalnego chaosu, co brzmi no przerażająco, raczej takiej groźby nie ma jednak. No jest to oczywiście scenariusz bardzo pesymistyczny, aczkolwiek no wszystko jest możliwe. Dużo będzie zależało prawdopodobnie od wydarzeń, które będą kolejno następowały. Z pewnością większa liczba kandydatów, szerszy udział środowiska sędziowskiego i też innych partii pomógłby w tym, aby w społeczeństwie Krajowa Rada Sądownictwa zachowała swój status. To jest bardzo ważny organ konstytucyjny i jego rola, tak jak mówiłem, w wyborze sędziów jest tutaj konieczna. Konstytucja mówi o tym, że prezydent może powołać tylko na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, więc jeżeli by podważona była jej prawomocność, no mielibyśmy po prostu paraliż tak naprawdę możliwości powoływania kolejnych sędziów na przykład, prawda? Jeżeli by do tego doszło, z pewnością znacząco utrudniłoby to funkcjonowanie całemu wymiarowi sprawiedliwości na naszemu państwu, więc oczywiście tego nam nie życzę. Natomiast jest to scenariusz oczywiście potencjalnie możliwy, dlatego że jeżeli kolejne decyzje będą powodowały właśnie coraz większe kontrowersje, ci sędziowie wybierani do Krajowej Rady, później do Sądu Najwyższego, to będą osoby, które się nie będą cieszyły powszechnym szacunkiem, czyli łatwiej będzie po prostu Polakom założyć, że no to jednak nie są właściwe osoby, że jednak to sądownictwo idzie w złym kierunku, no to tutaj no naprawdę pojawi się poważny problem. A z Bartoszem Pilitowskim z Fundacji Kurtwatch Polska rozmawiał Wojciech Kościak. Kapitał i praca. Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza audycja Kapitał i Praca poświęcimy czas projektowi zmian przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych. W zasadzie chyba można powiedzieć, że nie będą to już strefy, bo tak jak mówi Pan Premier, cała Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną, więc jedna duża strefa. Podkreśla Premier przy okazji wsparcie dla małych firm, technologiczne wsparcie dla firm młodych, no i mówi o konieczności upodmiotowienia polskiej gospodarki, wyjściu z roli peryferyjnej poprzez innowacyjność i efektywność, no więc to wszystko chyba powinno się znaleźć w odpowiednich zapisach dotyczących stref. No i temu ma sprzyjać ta wielka, cała polska strefa ekonomiczna. Tak z założenia powinno to, wydaje się, przedsiębiorców cieszyć, ale okazuje się, że cieszy również związki zawodowe, bo zresztą w projekcie jest tam kilka ukłonów, tak bezpośrednio skierowanych właśnie do pracowników, rzetelnych przedsiębiorców, mam nadzieję, też to cieszy. No i rozwiązanie na pewno jest ważne i na pewno jest ciekawe, a porozmawiam o nim z przedstawicielami grup szczególnie zainteresowanych środowisk w Radzie Dialogu Społecznego. Pan Sławomir Pyciński, Związek Rzemiosła Polskiego, dzień dobry. I pan Arkadiusz Pączka, pracodawca RP, witam, dzień dobry. Witam serdecznie. No to specjalne strefy ekonomiczne mają objąć, tak jak powiedziałam, całą Polskę, zmiana fundamentalna. Czy należy je rozumieć tak, że gdzie inwestor zechce postawić, nie wiem, zakład, fabrykę, tam będzie mógł to zrobić, skorzystać z preferencji. Ja nie mówię tutaj o zezwoleniach na budowę i tak dalej, ale będzie mógł tam skorzystać z preferencji, niezależnie od tego, czy nie wiem, będzie to w Białostockiem, gdzieś pod lasem, czy w okolicach Starachowic, które ze strefy dzisiaj już słyną. Pan Arkadiusz Pączka, jak to będzie? No tak, zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rozwoju, cała Polska jedną strefą, czyli nie będzie takiego podziału terytorialnego, jakie mieliśmy miejsce i takich dziwnych przykładów, gdzie jedna strefa miała podstrefę w odległości kilkudziesięciu albo kilkuset kilometrów, tak? Oczywiście ta procedura, też trzeba pamiętać, rozszerzenia terytorialnego stref była dosyć długa, średnio 20 miesięcy, tak więc to też komplikowało cały proces inwestycyjny, bo trzeba pamiętać, że przedsiębiorca nie będzie czekał na zmiany terytorialne, jakie miały miejsce w jakichś strefach, tylko on chce inwestycje rozpocząć już. Oczywiście to podejście Ministerstwa Rozwoju co do inwestycji w całym kraju bez podziału terytorialnego jest jak najbardziej słuszne, bo trzeba pamiętać, że różnie się rozwijają różne regiony i różny był nacisk przedsiębiorców na kwestie niektórych województw. Niestety niektóre rejony w założeniu nie rozwinęły się tak, jak powinny. I myślę, że to zmiana podejścia, zmiana filozofii ministerstwa do stref ekonomicznych wynika z głębokiej analizy. I w naszej ocenie jest to słuszne podejście, bo tak jak mówię, kluczowe jest czas rozpatrywania pewnych decyzji. W nowym projekcie
Ma być to około miesiąca, tak więc inwestorzy czy zainteresowane podmioty będą stosunkowo szybko uzyskiwały decyzje o wsparciu w poszczególnych miejscach. No tak, ale ja się tak zastanawiam, czysto po ludzku chciałabym to, żeby wszyscy nasi też słuchacze zrozumieli. Ktoś sobie pomyśli, założę fabrykę, tak jak mówię, w Białostockiem pod lasem i to będzie okej, on będzie mógł skorzystać z tych wszystkich preferencji. Na razie o nich nie mówmy, tylko czy będzie mógł, czy też musi to być grupa podmiotów, które się zbiorą, po prostu powstaje jednak taki konglomerat. Nie, będzie mógł skorzystać. Pamiętajmy, że tam w tym nowym projekcie ustawy są pewne kryteria, których nie mamy czasu analizować, kryteria jakościowe i ilościowe, które będą uwzględniane przy potencjalnej decyzji o wsparciu, tak? No właśnie. To jest dosyć kluczowe z tego projektu, bo też założeniem Ministerstwa Rozwoju było stworzenie bardziej innowacyjnej polskiej gospodarki i to się przekłada na te kryteria, które zostały określone w rozporządzeniach. Czyli nie byle jaki zakład, ale odpowiednio innowacyjny zakład. Pamiętajmy też, że to podnosiliśmy na Radzie Dialogu Społecznego, że innowacje, nie tylko jakie R&D, bo w przypadku mikro i małych przedsiębiorców, to innowacja musi być inaczej rozumiana. No właśnie. Ale o tym będzie pewnie dalsza część. Tak, będziemy rozmawiać właśnie. No to, bo teraz chcę powiedzieć tak, że szczególne preferencje tam przewidziano wtedy, gdy inwestycje będą w miejscach, miejscowościach, w których do tej pory inwestycji nie ma. To już pan powiedział trochę przed chwilą, ale pytanie tylko, czy w takiej sytuacji nie będą one droższe, tak? Choć z drugiej strony pracownicy mogą być tańsi, więc się należałoby zastanowić, co to się będzie tutaj bardziej opłaciło. To wpisuje się w politykę oczywiście zrównoważonego rozwoju kraju, ale czy tacy lokalni biznesmeni właśnie będą się tam rozwijać, to Związek Rzemiosła Polskiego? Mniejsi siłą rzeczy, bo lokalnie. Tutaj odpowiedź na to jest skomplikowana, bo jak można zauważyć, trudno jest określić wszystkie warunki, których będą podlegały małe i średnie przedsiębiorstwa i mikro. Można zauważyć, że kryteria, które są przyjęte, raczej będą wykluczały większość przedsiębiorstw mikro. Raczej będzie to skierowane do przedsiębiorstw małych i średnich. Natomiast firmy będą być może się rozwijać, natomiast musimy pamiętać, że są to nowe inwestycje. Dlatego one nie będą zgodnie z tymi kryteriami dostępne dla większości przedsiębiorstw grupy mikro czy małych i średnich. Będzie to dostępne tylko dla niektórych przedsiębiorstw. No przywilejem takim związanym, który tutaj ma związek z tym, o czym pan mówi, związanym z inwestowaniem w strefie, są oczywiście zwolnienia podatkowe. No to jest taki bardzo istotny element podatku dochodowym i te mają być przyznawane, tutaj jest taka mowa, na okres decyzją, tak, na okres od 10 do 15 lat. I w Radzie Dialogu Społecznego padały właśnie takie propozycje, żeby nie wskazywać, to ze strony związkowej, ale to nie o to chodzi, żeby nie wskazywać dolnej granicy, tak, o ile dobrze pamiętam. Tylko, że no to jest pytanie, czy to nie otwierałoby czasu do skrócenia takiej preferencji, no bo nie, gdyby nie było dolnej granicy, że od 10 do 15, to można sobie było wyobrazić, że może być 5, tak? Może być 15, ale 5 to jest jedno pytanie. No 3 lata, no czy to jest w ogóle dobre, pracodawcy? No tak, my głośno dyskutowaliśmy o tych czasowych określeniach 10 i skróceniu możliwości, także jeszcze była taka dyskusja na temat możliwości w oparciu o trudną sytuację budżetową cofnięcia decyzji przez Radę Ministrów. Także właśnie była ta dyskusja, to była dosyć szereg czy kwestii. Czy to będzie arbitralna wtedy, no będzie decyzja. Też mówiliśmy o takiej pewności prawa i pewności inwestycyjnej dla inwestora, to ma duże znaczenie na pewność w postaci decyzji na 10 czy na 15 używane lat. Wbrew pozorom to jest długi, w teatrach, długi okres to czasowy dla inwestycji o dużym stopniu kapitału. Trzeba pamiętać, że to ma dosyć duże znaczenie. Jednak chodzi o to, że ktoś dużo zainwestuje, a potem zostanie mu cofnięty. Właśnie ta perspektywa, wydaje mi się, 15-letnia potencjalnego zwrotu też na inwestowanym kapitale, ale ma dla przedsiębiorców dosyć duże znaczenie, bo później jest decyzja, co dalej, czy ta już firma będzie na tyle rozwinięta, że już pozwoli sobie przetrwać bez tej decyzji o wsparciu, czy też będzie już mogła sobie wyjść na inne rynki i na inne formy działania, gdzie to będzie można być nie mały przedsiębiorca, a już średni przedsiębiorca, a dzięki tej decyzji o wsparciu system jego rozwoju będzie jeszcze bardziej możliwy do po 1000, po 2000 złotych w Orange płacę, mam przesunięte na 23 lutego do zapłacenia. Dostanę jakieś 500 złotych za to. Jest taka konieczność, żeby zrezygnować z tych umów, żeby je odebrać. No to może jednak pod pewnymi warunkami byłoby to możliwe. Złotych.
To jest oczywiście dla dyskusji. Nawet już nie będę płaciła, bo to idzie światłowodami, bo to ze wszystkim. Orange Lab ma to. Tylko trzeba mieć kilka numerów. Ja mam kilka numerów na plusie. Kilka numerów na Play. Kilka numerów na Orange. Kilkanaście numerów na T-Mobile. Rozumiecie Państwo? Tutaj nagrywamy kredyty chwilówki. Proszę Państwa, 360 punktów. Odpadło, ludzie nie mają pracy, ale ponieważ oszukiwali, brali na lichwę, no to zlikwidowali te wszystkie chwilówki, kredyty, biura. No nieczynne do odwołania czy do odwołania, w ogóle nieczynne. Jeszcze pozostał Polkredyt, Moneyman, Extra Portfel i całe mnóstwo takich tych, które dwa razy więcej chcą, biorą na lichwę całą. Proszę Państwa, różne nagrania Państwo macie to, ale ja tego też nie wykonywałam, tylko jest pełno w internecie i prawdziwych, i nieprawdziwych, ale zawsze coś w tym jest. Tak, z jednej strony bardzo uszczelniamy system podatkowy, a z drugiej strony dajemy ulgi. No i czy to nie spowoduje istotnego albo przynajmniej znacznego z punktu widzenia tego uszczelniania i agresywne, jak mówi sam pan premier, polityki podatkowej, zmniejszenia jednak wpływów z podatków do budżetu. CIT ma być takim drugim po VAT-ie podatkiem, który ma być bardzo uszczelniany i że jest co uszczelniać, a tutaj mamy ulgi, tak? No więc czy to w dłuższym czasie się jakoś zbilansuje, bo będzie wyższy VAT? No ja tutaj tak troszkę się zastanawiam związek rzemiosła. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, chodzi o to, żeby przyciągnąć inwestorów, ale nie każdego inwestora, tylko określonych inwestorów, którzy są zgodni ze strategią rozwoju kraju, którzy będą mieli odpowiednie parametry jakościowe. Naszą kamerę. Jak widać z tej ustawy nie celujemy w każdego inwestora, tylko chcemy pewną grupę inwestorów ściągnąć, żeby doprowadzić do rozwoju. Są to nowi inwestorzy. I powiedzmy sobie szczerze, że jeszcze konkurujemy z innymi krajami, które również. No może jaka to jest ulica, nie wiadomo jaka to jest dzielnica, ale proszę Państwa, są, działają. Kamery termowizyjne, kamery z podglądem, różne takie kamery, proszę Państwa. To znaczy koszty dochodu budżetu, jeżeli będzie to nowa inwestycja, to może CIT się zmniejszy, ale będą wpływy z podatku PIT, będą wpływy z podatku VAT, będą wpływy z eksportu, które radio będą. Kończy. W związku z tym, czyli nasze radio, PKTM Euro, Konsita, Barbie Baby Lansky, Mexico, nadaje też i w związku z tym, proszę Państwa, przyciągali innych inwestorów albo kreowali, ćwiczmy się, powstawały nowe małe mikroprzedsiębiorstwa, odnajdywaniu złodziei, łapaniu złodziei, ale takich bezczelnych, bo jeszcze Janusika, to może byśmy tu nie ścigali samego Janusika. Nie stać na inwestycje, nie mówiąc już o tym, że nie stać ich na inwestycje innowacyjne, na przykład chociażby na korzystanie z ulgi na innowacje, tak, no bo w ogóle nie, jakby na te innowacje nie stać tak naprawdę. Czy Państwa zdaniem jakieś inne powinny być zapisy w tych nowych rozwiązaniach, żeby jednak pomóc tym małym niż są tam w tej chwili? To znaczy, ta ustawa nie jest skierowana na ogół małych, średnich mikroprzedsiębiorstw. Nie są to mali rzemieślnicy, tacy jak są na przykład w związku. To są firmy określone w parametrze. Tak naprawdę dla tych przedsiębiorstw powinny być przewidziane inne możliwości wsparcia ich rozwoju, które dadzą im możliwość rozwijania się. Tu już kiedyś było możliwość odliczania ulg podatkowych inwestycyjnych normalnie od podatku, natomiast trzeba by pomyśleć o instrumencie dla tych przedsiębiorstw. Jeszcze tylko jedno zdanie, pan Arkadiusz Pączka. Czy w wojewódzkich radach dialogu społecznego ten temat powinien być podejmowany? Tak, jak najbardziej. My mieliśmy tę dyskusję poprzez włączenie trochę wojewódzkich rad dialogu społecznego w coś, co jest określane mianem takich rad gospodarczych, które mają tymi strefami zarządzać. I my uwzględniliśmy, mam nadzieję, że ministerstwo w swoim stanowisku uwzględniliśmy ten postulat, aby to przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego w tych radach gospodarczych zasiadali i też byli włączeni w opracowanie planów gospodarczych właśnie, bo zarządzających się strefami. Tak? Tak, że się najlepiej znają, najlepiej mają rozpoznanie swoich strefów. Ale ponieważ wiem, że tej maszyny nie podpieprzyli, a może co innego, bo to trzeba zaglądać do toreb. Bo to wiecie Państwo, my jako dzieci policjanta Józia musimy zaglądać do toreb i nie będziemy łapać, że może radyjko, że baterie, czy nawet może bakterie ktoś sobie wziął. Wielkie rzeczy do samochodu wkładają.
kradną, biady, gapią się. My będziemy patrzeć się na ich reakcje, na ich minki, na ich zachowanie. Jeżeli co, jeżeli będzie nie tak, może kierownik będzie zdradział. Może sam nawet brygadier, bo najbliżej brygadiera ci, którzy, ci robotnicy, którzy są. Reklama nie, reklama dziadowa. Dziękujemy bardzo. Także czekajmy jeszcze tylko, proszę Państwa, czekajmy jeszcze tylko jak, bo nasze audycje są godzinne, a jak to do godziny dotrwa, to no, z taką wielką torbą, z taką wielką torbą. Pijany, całkiem pijany, chlają na budowie. Jak bardzo chcą, no to brygadier będzie zwalniał pijaków. Nic nie będziemy pokazywać twarzy. Twarze będzie oglądał brygadier w odpowiednim miejscu, nawet w internecie, ale wy o tym nie wiecie, proszę Państwa. Może się o tym dowiecie, ale to brygadier ma wiedzieć, bo on ma patrzeć na reakcję. O Jezu, czy to podpierdolić? Czy to jeszcze tę maszynę może drugi raz?